Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarze poświęconym wpływowi psychodelików na działanie mózgu. Webinarze zorganizowanym przez Uniwersytet SWPS. Ja nazywam się Norbert Jamrus, jestem psychologiem, a dziś będę miał przyjemność pełnić rolę gospodarza tego webinaru. Ze mną jest dziś pani profesor, doktor habilitowany Krystyna Gołębiowska, biolog i neurofarmakolog, profesor farmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Również członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Pani profesor, witam panią serdecznie w webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Witam pana i witam państwa. Bardzo jest mi miło uczestniczyć w tym webinarze i bardzo się cieszę, że mogę dorzucić trochę farmakologii do wiadomości, które usłyszałam podczas poprzednich dwóch webinarów. Może nie będzie to tak fascynujące jak opowieść pana Macieja Lorenza, ale może pozwoli bardziej uszeregować pewne, ułożyć pewne pojęcia, ponieważ w czasie zadawania pytań podczas tamtego webinaru ludzie mieli wątpliwości, co jest czym. Więc może tutaj trochę farmakologii nie zaszkodzi. Ja też bardzo dziękuję pani profesor, że zgodziła się pani przyjąć to zaproszenie. Jest nam bardzo miło, że ktoś z taką wiedzą i z takim doświadczeniem zdecydował się opowiedzieć również o wiedzy dotyczącej nauki psychodelicznej. Ja też witam serdecznie wszystkich państwa, naszych widzów. Jest nam bardzo miło, że jesteście z nami i że możemy po raz kolejny porozmawiać o nauce psychodelicznej. W trakcie trwania tego webinaru zachęcamy do dyskusji na czacie oraz do zadawania pytań. Postaramy się część z nich też poruszyć w trakcie naszej rozmowy. Jeżeli usłyszycie państwo jakieś huki, to dlatego, że tutaj w miejscu, z którego prowadzę ten webinar, odbywa się w tej chwili manifestacja, demonstracja, także te dźwięki mogą nas troszeczkę nawiedzać w trakcie tego webinaru. Pani profesor, pytanie do pani. Jest pani neurofarmakologiem. Na czym polega ten zawód? Jakimi zagadnieniami się pani zajmuje? Nad czym obecnie pani pracuje? Neurofarmakologia jest nauką, mówiąc tak ogólnie, o lekach, które związane są z zaburzeniami funkcji mózgu. I zajmuje się, mój instytut zajmuje się zasadniczo badaniami nad różnymi strategiami związanymi z takimi zaburzeniami jak depresja, uzależnienia, schizofrenia. Mamy także olbrzymi potencjał aparaturowy i współpracujemy z wieloma naukowcami, czy to w Polsce, czy za granicą. Staramy się współpracować na występować o wspólne projekty. I myślę, że Instytut zrobił, no już działamy, jesteśmy instytutem wieloletnim, bardzo dużo dla problemów związanych z depresją. To był taki bardzo głęboki i długi trend badań, który rozpoczął właśnie profesor Maj. I w związku z tym nazwę Instytutu dedykowaliśmy właśnie jemu. Ja osobiście zajmuję się neurochemią, badaniami neurochemicznymi i w ostatnimi laty, właściwie to mogę powiedzieć, że tak mniej więcej od 8 lat zajmuję się badaniem związków, które popularnie się nazywa dopalaczami.
Poprzednio zajmowałam się głównie przedstawicielami kilku rodzajów substancji, takich jak psychostymulanty, czy ale jednym z zadań w tym pierwszym moim projekcie była substancja psychodeliczna, syntetyczna 5-metoksydipt, pochodna tryptaminy, która wtedy była bardzo popularna, ponieważ została, jak była bardzo popularna z tego względu, że była dostępna, nie była jeszcze substancją kontrolowaną i bardzo często występowała w tabletkach ekstazy jako wypełniacz. W związku z tym ja się tym związkiem zajęłam i to był taki właściwie początek zetknięcie z psychodelikami, ale psychodelikami, które mają działanie poprzez układ serotoninowy. I kolejno zajęłam się właśnie następnymi związkami, które pojawiły się na rynku dopalaczy, mianowicie enbomami. W momencie, kiedy się pojawiły, były traktowane jako takie komercyjne LSD. I rzeczywiście przypominały trochę sposób sprzedaży jak LSD, rozprowadzania za pomocą kartoników nasączonych substancją. Ale bardzo szybko okazało się, że te substancje są niezwykle toksyczne. Ponieważ jak się potem okazało w trakcie różnych badań, substancje te działały w bardzo niskich stężeniach i stężeniach rzędu setnych części miligrama, jeśli chodzi o dawkowanie na zwierzętach. Więc miały potężne działanie i można powiedzieć, że właściwie ich śladowe ilości wywierały już jakieś efekty. Więc jeśli ludzie rekreacyjnie stosowali takie substancje i nie znali siły działania tych związków, to dochodziło do bardzo niebezpiecznych zatruć i zejść śmiertelnych. Więc zajęliśmy się enbomami, żeby się dowiedzieć właściwie, co te substancje, w jaki sposób te substancje wpływają na mózg. I mamy w tej chwili bardzo dużo badań dotyczących tej grupy związków. Publikujemy je i wiemy coraz więcej, aczkolwiek muszę powiedzieć, że bardzo skomplikowało to nasze spojrzenie na substancje psychodeliczne. Ja może tutaj, mówiąc o tym, o enbomach, chciałabym może powiedzieć parę słów na temat klasyfikacji enbomów, klasyfikacji psychodelików. O właśnie. Przepraszam, że pani wyjdę w zdanie, bo właśnie jakby to było moje pytanie, bo dzisiaj właśnie spotkaliśmy się, żeby porozmawiać ogólnie o psychodelikach, ale czy mogłaby nam pani powiedzieć, czym są psychodeliki, właśnie przedstawić jakąś klasyfikację tych substancji? Taką popularną definicją psychodelików jest ich wpływ na stany świadomości, wpływ na funkcje sensoryczne i myślę, że z punktu widzenia psychologii to ta moja definicja jest bardzo uboga,
Ponieważ nie jestem w stanie opowiadać na podstawie badań na zwierzętach o wyższych stanach świadomości. To jest podstawowa trudność w badaniu tego typu substancji w modelach zwierzęcych. Niemniej jednak psychodeliki się kojarzy z różnymi substancjami halucynogennymi i jest tu duża grupa związków różniących się strukturalnie. I można tutaj zaliczyć właśnie związki typowo o typowym działaniu serotoninowym, takie jak właśnie klasyczne serotoninergiczne halucynogeny. Natomiast zalicza się również do psychodelików takie substancje jak na przykład psychostymulanty, do których należy MDMA, a MDMA wcale nie jest substancją zaliczaną do substancji halucynogennych stricte, ponieważ obserwuje się owszem czasami obserwuje się czasami halucynacje po podaniu czy po zażyciu MDMA i to wiemy głównie z informacji uzyskanych od ludzi. Jednakże chciałabym tu zwrócić uwagę na to, że jeden z izomerów MDMA, który bezpośrednio stymuluje receptor, jeden z receptorów serotoninowych, ma tutaj takie działanie. Natomiast jeśli mamy substancję, która składa się z mieszaniny dwóch izomerów albo z różnego stopnia zmieszania tych połączenia tych izomerów, to raczej nie obserwujemy działania halucynogennego. No i oczywiście tutaj jeszcze dam jako przykład substancji o innym mechanizmie działania niż halucynogeny serotoninergiczne. No to na przykład antagoniści receptora NMDA, czyli tutaj mamy na myśli ketaminę bądź PCP, fencyklidynę. Ale również na przykład taką substancję roślinną jak salvinorinę, która stymuluje receptor opioidowy kappa, prawda? Więc są w ten termin psychodeliki wepchnięte różne substancje. Ale ja bym się chciała zatrzymać głównie na tych halucynogenach serotoninergicznych, dlatego że to jest taka grupa właśnie substancji, która w tej chwili budzi duże zainteresowanie i myślę, że warto wyjaśnić sobie, jak ta grupa substancji działa. Serotoninergiczne psychodeliki zostały podzielone na dwie grupy, dwie klasy, które jedna z tych klas naśladuje działanie endogennego neuroprzekaźnika dopaminy, ponieważ ma budowę fenyloetyloaminy, a druga klasa przypomina strukturę chemiczną indoloaminy, serotoniny, która też jest neuroprzekaźnikiem endogennym. I związki syntetyzowane bądź istniejące w przyrodzie, w roślinach, oparte o tę strukturę, właśnie zostały w ten sposób podzielone. Jeszcze tutaj należy wyróżnić lizergamidy, do których należy LSD i LSD, jak wiemy, jest substancją półsyntetyczną i ma inną strukturę chemiczną, aczkolwiek bardziej przypomina ona, bardziej traktuje się te lizergamidy jako związki przypominające tą budowę indoloaminy, serotoniny. I cechą charakterystyczną tych poszczególnych grup, co bardzo dobrze tłumaczyć może pewne ich efekty, jest to, że działają na receptory serotoninowe, przy czym związki
Fenyloetylaminy przypominające działanie dopaminy działają bardziej selektywnie na jeden z podtypów receptora serotoninowego, receptor 5-HT2A. Bądź pan, jeszcze są dwa podtypy tego receptora, 2B, 2C, ale będziemy mówić tutaj o receptorze 5-HT2A. Natomiast druga grupa, która przypomina strukturę chemiczną serotoniny, jest grupą związków o bardzo nieselektywnym działaniu na receptory serotoninowe, a jak sobie uzmysłowimy, że jest 14 typów receptorów serotoninowych, no to wtedy można sobie wyobrazić, że działanie tych substancji jest bardzo skomplikowane. Dlatego, że wśród typów receptorów serotoninowych wyróżniamy receptory, które mogą stymulować komórki bądź je hamować. I bardzo mają zróżnicowaną dystrybucję w mózgu. Stąd badanie psychodelików jest bardzo trudne i bardzo trudno jest czasami wskazać mechanizm działania tych substancji ze względu właśnie na tą różnorodność oddziaływania na receptory serotoninowe. Jeszcze tutaj dodam jedną rzecz, która jest bardzo też istotna w próbie oceny działania mechanizmu tych substancji, to jest to, że serotonina jest układem neuroprzekaźnikowym o bardzo rozproszonym takim takiej anatomii z jąder szwu, w których głównie mieszczą się ciała komórek neuronów projektujących do pozostałych innych struktur, właściwie dochodzi do unerwienia wszystkich możliwych miejsc w mózgu. I stąd przy tej wielorakości właśnie typów receptorów serotoninowych bardzo trudno jest wychwycić pewne takie cechy działania tych substancji. Więc to stanowi dużą trudność w badaniu mechanizmu psychodelików. I tu na uwagę zasługuje jeszcze jedna istotna sprawa związana z psychodelikami i ze stanem psychodelicznym. To jest to, że uważa się, że ich efekt psychodeliczny, czyli ten wpływ na stany świadomości, wiąże się głównie z receptorem 5-HT2A, serotoninowym 5-HT2A. Ten receptor serotoninowy 5-HT2A jest receptorem pobudzającym. Jego największa gęstość jest w korze czołowej. Występuje on głównie na komórkach piramidowych kory, w których neuroprzekaźnikiem jest glutaminian. W związku z tym pobudzenie komórek piramidowych przez agonistę tego receptora, którym może być jakaś substancja psychodeliczna, powoduje uwalnianie kwasu glutaminowego, glutaminianu. Glutaminian jest pobudzającym neuroprzekaźnikiem w mózgu. I zważywszy to, że 70-80% neuronów w mózgu to są właśnie neurony dla glutaminianu, to można sobie wyobrazić, że ten receptor ma kluczową rolę w modulacji funkcji komórek piramidowych. I teraz receptor 5-HT2 pobudzony przez substancję psychodeliczną powoduje uwolnienie glutaminianu. Szlaki wstępujące z kory glutaminianergiczne unerwiają
bardzo wiele struktur. One wstępują do obszarów, gdzie występują ciała neuronów dopaminowych, w polu brzusznej nakrywki, a więc w miejscu, gdzie zaczyna się szlak mezolimbiczny, dopaminowy szlak mezolimbiczny, jak również mezokortykalny, czyli pnący się z tych ciał komórkowych w kierunku kory mózgowej. Następnie jest również szlak wstępujący, glutaminienergiczny, do jąder szwu, a więc do obszaru, gdzie mieszczą się ciała komórek neuronów serotoninowych. I kolejno również jest szlak, który łączy komórki piramidowe z ciałami neuronów noradrenergicznych, które mieszczą się w miejscu sinawym, popularnym bloku celureus, który jest szlakiem noradrenergicznym. Tak więc tutaj taka nadrzędna rola kory czołowej wiąże się z receptorem 5HT2A i z glutaminianem. Stąd można oczekiwać bardzo potężnego działania modulującego funkcje innych struktur mózgowych. Będziemy o tym sobie za chwileczkę rozmawiać, na jakie obszary mózgu, już trochę o tym pani powiedziała, ale myślę, że jeszcze wrócimy do tego pytania. Ja chciałbym zapytać o w zasadzie jedno wymieniana w badaniach. Chodzi o psylocybinę. Chciałbym zapytać panią, po pierwsze, do której grupy ona się zalicza z wymienionych przez panią, a po drugie chciałbym zapytać o neurotoksyczność tej substancji. Okej, okay. Więc psylocybina jest pochodną tryptaminy. Czyli zaliczana jest do tej grupy halucynogenów, które jak gdyby naśladują działanie endogennego neuroprzekaźnika serotoniny. I psylocybina, tak jak wszystkie właściwie substancje, wszystkie związki halucynogenne będące tryptaminami, działa na większość receptorów serotoninowych. Ma jeszcze niewielkie działanie na receptory dopaminowe, receptor D1, D2, co jak gdyby zbliża ją troszeczkę do LSD, które ma także no, dość taki rozbudowany efekt na różne receptory serotoninowe, ale również działa stymulująco na dwa główne podtypy receptorów dopaminowych, receptor D2 i receptor D1. Także tutaj bym pewne podobieństwo wiązała działania LSD z psylocybiną. I okej, psylocybina jako substancja należąca do tej grupy tryptamin działa również, wiąże się dość znacznie, ma duże powinowactwo, tak to nazywamy, do receptora 5HT2A i oczywiście wywołuje halucynacje właśnie poprzez ten receptor 5HT2A. Z tego, co opisano w tej chwili, nawet u ludzi, psylocybina podana ochotnikom powodowała uwalnianie glutaminianu w korze czołowej. Także mamy potwierdzenie tutaj nie tylko z badań na zwierzętach, ale również z badań na ludziach, z badań klinicznych, że psylocybina podobnie jak pozostałe inne klasy halucynogenów serotoninergicznych działa poprzez receptor 5HT2A
i działa na glutaminie. I teraz tutaj jest kwestia związana troszeczkę z jej działaniem neurotoksycznym, możliwym działaniem neurotoksycznym. My tego nie wiemy, dlatego że nie zrobiliśmy takich badań. Nie ma takich badań dotyczących toksyczności, neurotoksyczności psylocybiny. Natomiast ja z własnego doświadczenia tylko mogę powiedzieć, że tryptaminy mogą być generalnie toksyczne, neurotoksyczne. Dlatego, że związek syntetyczny, o którym mówiłam, 5-metoksydipt, bardzo przypominający cząsteczkę psylocybiny. Cząsteczka 5-metoksydiptu różni się od psylocybiny tylko miejscem podstawienia grupy metoksylowej. Także budowa chemiczna jest bardzo zbliżona do psylocybiny. I nasze badania z tą substancją wykazały, że powoduje ona genotoksyczność. Podana w dawkach, no w bardzo szerokim zakresie dawek, powodowała oksydacyjne uszkodzenie DNA. I to uszkodzenie było porównywalne do uszkodzenia wywoływanego przez MDMA. A jest wiele dowodów na to, że MDMA jako substancja przypominająca działanie amfetamin, psychostymulantów układu, głównie układu dopaminowego, ale też noradrenergicznego, wywołuje właśnie takie genotoksyczne działanie. Stąd mój niepokój budzi właśnie to, że psylocybina uważana właściwie przez wszystkich jako substancja niegroźna, bezpieczna, że jakiś tam potencjał uszkadzający może mieć i to należy zbadać. Natomiast chciałabym powiedzieć, że N-bomy, które są generalnie toksyczne, wywołują również genotoksyczność, uszkadzają oksydacyjnie DNA. Jest to związane prawdopodobnie z tym, że powodują generowanie wolnych rodników, czyli pojawia się stres oksydacyjny, który jest źródłem wolnych rodników. Wolne rodniki oczywiście uszkadzają w miejscu, gdzie powstają wszystko dookoła, między innymi materiał genetyczny. Więc niewątpliwie te substancje mają jakiś potencjał toksyczny, choć do tej pory przyjmowano, że substancje halucynogenne, przynajmniej te serotoninergiczne i te, które są produktami roślinnymi, nie są toksyczne, są bezpieczne, nie wywołują uzależnienia, więc to należałoby dobrze jakoś określić, prawda, w modelach zwierzęcych, no bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić u ludzi. Więc na pewno będzie to przedmiotem naszych dalszych badań i będziemy takie badania wykonywać. Również z psylocybiną, tak. Jasne. Ja chciałbym zapytać, bo mniej więcej w 2009 albo 2010 roku profesor David Nutt, szef Wydziału Neurofarmakologii Imperial College London, opublikował w piśmie Lancet wyniki swoich badań dotyczących substancji. I wynika z nich, że legalny alkohol i tytoń są w czołówce substancji szkodliwych dla człowieka. A psylocybina i LSD z kolei znalazły się na końcu tej listy. Być może poprosiłbym, żeby teraz pokazać ten wykres, jeżeli to jest możliwe, żebyście Państwo mogli go zobaczyć. A Panią, Pani Profesor, chciałbym zapytać, jakie jest Pani zdanie w tej sprawie? Dostałem informację, że niestety nie możemy. W każdym bądź razie
To ja tylko tak obrazowo powiem, że podczas tego badania było sprawdzane, czy brana pod uwagę szkodliwość dla użytkowników substancji i szkodliwość dla otoczenia. I alkohol znalazł się na pierwszym miejscu. Tytoń znalazł się bodajże na trzecim miejscu. Na drugim miejscu była heroina. W czołówce były również pochodne stymulantów. Te psychodeliki klasyczne, psychodeliki, czyli na samym końcu, z dużo, z kilku albo kilkunastokrotną przewagą na rzecz alkoholu, jeżeli chodzi o szkodliwość tych substancji. Pytanie do Pani. Jakie jest Pani zdanie w tej sprawie? No, moje zdanie jest takie jak profesora Nata, czyli psychodeliki, wydaje mi się, nigdy nie będą dorównywać szkodliwością takim substancjom jak alkohol, nikotyna czy w ogóle narkotyki, które przede wszystkim głęboko uzależniają, bo bardzo trudno się jest wyzwolić z uzależnienia od etanolu, od nikotyny czy od narkotyków. Bardzo trudno jest się uniezależnić od nich. Z tego, co mogę dorzucić tak na podstawie tych wiadomości takich bardzo powierzchownych, nie będę się tutaj wygłębiała w szczegóły, to wszystkie te substancje uzależniające prawdopodobnie związane są, czy skłonność do uzależnienia od alkoholu, czy na przykład od nikotyny może się wiązać, czy od kokainy na przykład, może się wiązać z jakimś defektem, polimorfizmem transporterów dla serotoniny i dopaminy. I cechuje się podanie tych substancji z podwyższonym poziomem serotoniny. Czyli jak gdyby dochodzi do uwalniania z większego poziomu synaptycznego serotoniny bądź dopaminy, a to już powoduje zaburzenie równowagi. I to jest skłonność i możliwość uzależnienia. Natomiast jeśli chodzi o toksyczność, to tutaj mogę powiedzieć na podstawie swojego doświadczenia, że może uściślejmy genotoksyczność, że substancje takie jak psychostymulanty, do których zalicza się przecież nikotyna, prawda? Czy inne substancje uzależniające wpływają na układ dopaminowy. Więc nie tylko w tle jest ta serotonina, ale jest także dopamina. I teraz wszystkie substancje, które zwiększają poziom dopaminy, powodują prowadzą do możliwej genotoksyczności, dlatego że generują stres oksydacyjny. I tutaj chyba może mieć to znaczenie w toksyczności tych, w genotoksyczności czy w neurotoksyczności tych substancji generalnie. Jeśli chodzi o alkohol, ja nie badałam, no nie miałam kontaktu z takimi badaniami neurotoksyczności po alkoholu. Myślę, że jednak ma to wiele wspólnego z, jeśli uzależnia, to ma wiele wspólnego z układem dopaminowym. Ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak się generuje w probówce wolne rodniki, są takie metody, że można na przykład wodą utlenioną wywołać tworzenie wolnych rodników, to jak dodać do tej probówki alkohol, to alkohol
zmiata wolny rodnik. Także jest to bardzo ciekawa historia i nawet na tej podstawie, stworzono metodę badania poziomu wolnych rodników właśnie z pochodną kwasu salicylowego. Także przepraszam, pomyliłam. To nie ma związku z alkoholem, ale faktycznie alkohol jest zmiataczem wolnych rodników. Więc nie mogę więcej dodać, jeśli chodzi o mechanizm toksyczności alkoholu, ale na pewno alkohol jest o wiele bardziej toksyczny. Właściwie toksyczność i takie szkodliwe działanie, choćby z tego względu, że pojawia się uzależnienie, psychodelików będzie chyba jednak nieznaczne. I być może wiąże się to z tym, że bardzo psychodeliki, wywołując działanie psychodeliczne, czyli działanie halucynogenne, powodują, aktywują receptor serotoninowy 5-HT2A i powodują jego bardzo szybką tolerancję. Więc działanie, na przykład 4-dniowe podanie LSD czy psylocybiny powodowało w małych dawkach, powodowało desensytyzację receptora, jego internalizację, ten receptor się chował, był nieczynny. W związku z tym nie wywoływały głodu narkotykowego czy głodu, który jest powodem uzależnienia, tak jak to robi na przykład kokaina czy amfetamina. I ta zresztą płodowrażliwość, ta tolerancja receptora 5-HT2A po prostu powodowała, że przestawały działać, więc nie, no zarzucano ich stosowanie. I pewnie dlatego było to przyczyną tego, że rekreacyjnie stosowano różne mieszanki, prawda, halucynogenów z innymi środkami, choćby z ketynonami. I to tutaj już miało przełożenie bardzo poważne na działanie generalnie w ogóle toksyczne. Więc myślę, że toksyczność alkoholu jest znaczna choćby dlatego, że uszkadza on wątrobę, nerki. Co do mózgu, to niewątpliwie też ma swoje działanie. I to, że jest on dostępny, na każdym rogu można go kupić, kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, podobnie zresztą jak nikotyna, prawda, która jednak bardzo mocno uzależnia. Ludzie walczą z nałogiem, czasami bezskutecznie, a nikotyna niestety działa psychostymulująco i no niestety też ma no z choćby dostępność tych dwóch substancji jest właściwie niczym nie jakoś blokowana. Są one bardzo łatwo dostępne, natomiast są poważne problemy z dostępem do takich substancji, które wydają się być mało toksyczne, a mogą pomóc w stworzeniu nowych terapii właśnie bardzo niebezpiecznych, bardzo gnębiących społeczeństwa w obecnych czasach zaburzeń układu nerwowego, jak depresja czy choroba Alzheimera, prawda? No więc ja uważam, że jest to zła polityka i powinno się walczyć o to na podstawie badań naukowych, żeby jednak umożliwić dostępność do tych substancji. Ale oczywiście muszę tutaj zaznaczyć, że to, co wiemy z tych
publikacji klinicznych czy prowadzonej psychoterapii w różnych ośrodkach w tej chwili za pomocą psylocybiny, to wiemy, że takie ich dowolne zażywanie nie jest wcale korzystne, dlatego że psychoterapia wspomagana psylocybiną wymaga obecności jednak psychoterapeuty, dlatego że dzieją się różne niebezpieczne pacjenci wykazują różne czasami niebezpieczne napady lęku i w związku z tym nie można po prostu dopuścić do tego, żeby na przykład psylocybinę można sobie było kupić dowolnie, prawda? Na pewno nie. Jednakże zresztą tak jak kanabinoidy, prawda? To są substancje, które mogą być bardzo pożyteczne w różnych terapiach, ale ich dostęp powinien być kontrolowany, ale nie w taki sposób, jak w tej chwili się to dzieje. Prawda? Tak, ja tylko uzupełnię, że jeżeli chodzi o badania kliniczne, to one zawsze jakby dotyczą nie samej substancji, a całego kontekstu terapeutycznego. Zawsze to jest psilocybin assisted therapy, albo, czyli terapia wspomagana psylocybiną. Mhm. Także są tutaj terapeuci i faktycznie mówimy bardziej o psychoterapeutycznym oddziaływaniu tej substancji, ale w takim właśnie kontekście. Okej, pani profesor, bardzo dziękuję za takie szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii. Porozmawiajmy w tej chwili o mózgu. W jaki sposób te substancje, zostajemy przy psylocybinie, w jaki sposób ona oddziałuje na mózg, na które obszary oddziałuje? Mhm. No więc tutaj wydaje mi się takie najistotniejsze punkty mózgu, które wchodzą w grę, które decydują o tym psychodelicznym działaniu psylocybiny, to jest na pewno sieć standardowej aktywności, która obejmuje różne części kory mózgowej, kory czołowej. Następnie jest bardzo istotne działanie psychodelików, psylocybiny, w tym psylocybiny na amygdale, ciała migdałowate, zespół ciał migdałowatych, ponieważ jest to grupa jąder, grupa neuronów, która wiąże się ze stresem, ze lękiem, prawda, ze strachem. I pobudzenie amygdali powoduje zwiększoną reakcję lękową, zwiększony strach. I tutaj to jest następna struktura związana z działaniem psylocybiny czy psychodelików. Kolejnym bardzo istotnym miejscem w mózgu, które wiąże się tutaj już z też działaniem psychodelicznym, jest wzgórze. Wzgórze jest taką stacją przekaźnikową z jąder podstawy do kory, bo tam biegną szlaki glutaminergiczne ze wzgórza do kory, ale też jest unerwione bardzo mocno przez projekcje serotoninowe i w jednym z jąder wzgórza występują receptory 5-HT2A i te receptory pobudzone przez psylocybinę zmniejszają hamujący wpływ wzgórza na filtrację informacji sensorycznej do kory, czyli jak gdyby odhamowują ten szlak, umożliwiają dotarcie
do kory mózgowej większej ilości informacji. No i tutaj bym jeszcze zwróciła uwagę na jeszcze jedną ważną strukturę, to jest właśnie locus ceruleus, czyli miejsce sinawe, czyli tam, gdzie występują, miejsce, gdzie występują ciała neuronów noradrenergicznych. Uważa się, że jest to taki sensor czucia w mózgu i locus ceruleus jest oczywiście też pobudzany przez szlaki glutaminergiczne z kory, ale locus ceruleus unerwia z kolei jądra neuronów serotoninowych. Także ten szlak jest taki pośrednio poprzez układ serotoninowy również docierający z informacją, z przekazem informacji do mózgu. Ja bym tutaj wymieniła, jeszcze bym tutaj wspomniała o hipokampie, który jest częścią układu limbicznego i który oczywiście jest strukturą, na którą oddziaływują bardzo istotnie psychodeliki. No i jest oczywiście tutaj też ważne jego, jest to struktura, która zawiera dużą ilość komórek, dużą gęstość komórek zawierających glutaminian, ale też GABA, hamujący neuroprzekaźnik. I powiedziałabym, że te szlaki są bardzo istotne dla działania psychodelików i obserwuje się zresztą, czy to u ludzi, czy to u zwierząt, obserwuje się zmiany w funkcjonowaniu tych struktur pod wpływem psychodelików, zależne od tego, jaki receptor stymulujemy serotoninowy, ale generalnie tutaj jest powiązanie bardzo ścisłe z korą czołową i z receptorem 5-HT2A. A jakie są tego implikacje kliniczne? To znaczy, w jaki sposób te psychodeliki mogą pomóc ludziom? No właśnie tutaj hamowanie aktywności w warunkach lęku aktywuje się amygdalę, prawda? I psychodeliki wyciszają to amygdalę, czyli przeciwdziałają stanom lękowym. Z kolei hipokamp, no to jest związek z funkcjami kognitywnymi, prawda? Więc no tam też, a jeszcze mogłabym dorzucić, że kolejny bardzo istotny neuroprzekaźnik hipokampa, który no jest bardzo ważny w realizacji funkcji kognitywnych, to jest przecież acetylocholina, prawda, która tutaj pierwsza ulega destrukcji w chorobie Alzheimera. No, istotne są też szlaki wstępujące z kory do układu limbicznego, ale no, na przykład do nucleus accumbens, prawda, jest szlak korowy, który glutaminienergiczny do nucleus accumbens, czyli jądra półleżącego przegrody, który jest częścią układu nagrody. I teraz stymulacja czy pobudzenie komórek piramidowych przez psychodeliki może skutkować też tym, że dochodzi do zwiększonego, do stymulacji neuronów, zakończeń neuronów dopaminowych nucleus accumbens i do zwiększonego uwalniania dopaminy. No a tutaj można by ewentualnie sugerować związek z poprawą nastroju również, prawda? Ale jeśli jest to
bardzo taka powtarzalna i znaczna stymulacja, no to można sugerować, no okej, może tutaj dochodzi do uzależnienia. I właśnie NBOMy, czyli te zamienniki LSD, się podejrzewa o to, że one mogą mieć jednak działanie uzależniające z tego względu, że ostatnio pojawiła się praca autorów włoskich z Uniwersytetu w Cagliari, że właśnie psychodeliki, konkretnie jakiś tam NBOM, powoduje wzrost uwalniania dopaminy w nukleus accumbens, a to już się wiąże z uzależnieniem, z rozwojem uzależnienia, prawda? Więc wpływ na układ nagrody. No a jeśli chodzi o ten, o tą, o ten cały kompleks, o tą sieć standardowej aktywności DMN, to według Carhart-Hardisa to jest taka bardzo istotna struktura, a raczej zbiór struktur, prawda, która ma znaczenie w tym działaniu psychodelicznym, ponieważ podanie psychodelików powoduje jak gdyby rozbicie połączeń w tej strukturze. On to tłumaczy zwiększeniem entropii, czyli zwiększeniem nieuporządkowania tej struktury, po czym dochodzi jak gdyby do takiego resetu, po czym po zakończeniu, na przykład po kolejnym dniu, po takiej sesji z psylocybiną, następuje zmniejszenie aktywności tej sieci i jak gdyby ona zaczyna wracać do normalnego funkcjonowania. To tak jak z resetem komputera chyba, prawda? Tak, można sobie to tak porównać, ale on to tak tłumaczy właśnie ten efekt, korzystny efekt psychodeliczny w stanach depresyjnych. No i tutaj zbliżamy się do depresji, zdaje się, tak? Tak jest, tak jest. Powiedzmy o depresji, powiedzmy o tym, w jakich chorobach mogą psychodeliki pomóc, jakie mamy dotychczasowe dane. No właśnie, i tutaj psychodeliki mogą bardzo znacznie pomóc. No w tej chwili jest właśnie taka duża moda na stosowanie lekoopornej depresji w psychoterapii tej lekoopornej depresji przy pomocy psylocybiny. Jest bardzo dużo prac klinicznych, opisane są różne sposoby dawkowania tych psylocybiny, głównie psylocybina tutaj jest chyba najczęściej stosowana, ponieważ DMT, czyli dimetylotryptamina, jest stosunkowo krótko działającą substancją. Ona ulega szybko rozkładowi i w zasadzie jest tylko jakieś jej terapeutyczne znaczenie może być wykorzystane w formie ayahuaski, czyli jej obecności, czyli obecności w tym preparacie harminy i harmaliny, które są inhibitorami monoaminooksydazy i zapobiegają przy pomocy monoaminooksydazy rozkładowi DMT. Stąd właśnie podaje się czasami ayahuaskę, a nie DMT. Tak, tak, jest przedłużony efekt działania tego DMT. Tak. Ja bym, pani profesor, chciał zapytać o taką rzecz, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo pytań od naszych widzów. Chciałbym zapytać między innymi o taką kwestię, że wstępne badania pokazały, że psychodeliki mogą wspomagać neuroplastyczność i neurogenezę. I no właśnie, jakie mogą być tego implikacje? Jeszcze tutaj jest pytanie, że czy pobudzanie receptora 5-HT2A zwiększa też podaż BDNF? No, tak, tak.
Tak, Oczywiście. No to i. jest kluczowa kwestia, oczywiście. No, neurogeneza tak, oczywiście psychodeliki, neurogeneza, czyli powstawanie nowych neuronów, prawda? Psychodeliki mają tutaj rzeczywiście stymulujący efekt na neurogenezę. Druga rzecz, mają duże znaczenie w neuroplastyczności. I ja bym tutaj zaczęła od tego, że jest jedną z takich hipotez pojawienia się depresji jest atrofia sieci komórkowych, różnych sieci nerwowych, zanik dendrytów, kolców dendrytycznych, zanik synaps, zanik połączeń. A ta sieć nerwowa ubożeje, nie ma dobrych połączeń między neuronami, czyli zaburzony jest przekaz sygnału. I teraz psychodeliki, to co robią psychodeliki, to psychodeliki stymulują właśnie pojawianie się, stymulują synaptogenezę, stymulują wzrost neurytów i dendrytów, czyli jak gdyby stymulują strukturę nerwową. W związku z tym przywracają połączenia pomiędzy tymi neuronami, które w danej sieci występują i dzieje się to między innymi za pomocą BDNF, czyli czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego, BDNF, jest on bardzo ważnym czynnikiem wzrostu, ponieważ stymuluje właśnie wzrost neuronów i jest uwalniany, jego poziom, czy pojawianie się go jest zwiększone poprzez właśnie stymulację komórek piramidowych, stymulację glutaminianu za pomocą receptora 5-HT2A, stymulowanego przez psylocybinę. Także działamy na receptor 5-HT2A, stymulujemy komórkę piramidową, uwalnia się glutaminian. Glutaminian stymuluje receptor AMPA, to jest jeden z podtypów receptora dla glutaminianu i powoduje uwolnienie BDNF-u, a BDNF działa korzystnie na rozrost neuronów, na strukturę mózgu. Więc tak to w skrócie wygląda. A jeszcze przepraszam, chciałbym zapytać, być może ta sprawa też będzie w jakiś sposób powiązana, bo wyniki wielu badań wskazują na korelację procesów zapalnych i depresji na przykład. Czy psychodeliki mogą pełnić jakąś rolę w regulacji procesów zapalnych? No, jest hipoteza zapalna depresji. Rzeczywiście psychodeliki mogą mieć tu znaczenie, mają znaczenie, bo one mają trochę dwojakie znaczenie, bo jak działają przez receptor 5-HT1A, to stymulują uwalnianie czynników zapalnych, natomiast poprzez receptor 5-HT2A stymulują uwalnianie czynników przeciwzapalnych. No i jeśli przeważa powinowactwo na przykład niektórych psychodelików do receptora 5-HT2A, to możemy się spodziewać tego działania przeciwzapalnego. I hamowanie tych mediatorów zapalenia no, wpływa korzystnie również na stan depresyjny, czyli uzyskujemy tutaj poprawę również tą drogą. A że
a że no, często depresja następuje w wyniku jakichś różnych poważnych chorób zapalnych, no to oczywiście tutaj psychodeliki również są pomocne. I być może, że tutaj podejrzewa się, że to działanie przeciwzapalne może się też wiązać ze stresem oksydacyjnym, ponieważ takimi komórkami, które się pojawiają w mózgu w czasie działania zapalnego, w czasie zapalenia, reakcji zapalnej, jest mikroglej. Mikrogle jest taką, taki, da, tak, takim, są to komórki, które odpowiadają jak gdyby makrofagom na obwodzie i one uwalniają glutaminian. Uwolniony glutaminian powoduje też no, zwiększenie napływu wapnia do komórek, może uruchamiać procesy apoptozy, a więc śmierć komórek na drodze apoptozy, ale też może generować wolne rodniki i uszkadzać neurony, w związku z tym powodować też tą atrofię neuronalną. Stąd to działanie przeciwzapalne psychodelików ma tutaj znaczenie. Przy okazji nasuwa się pytanie o klasterowe bóle głowy. Przy okazji mi się nasuwa, bo przecież leki przeciwzapalne też w klasterowych bólach głowy są stosowane. Takie anegdotyczne informacje od ludzi, którzy cierpią na klasterowe bóle głowy, które są również nazywane samobójczymi bólami głowy, ponieważ około 20% ludzi, których doświadcza, odbiera sobie życie. Są bardzo silne, intensywne bóle głowy. I tutaj się nasuwa pytanie, jakby, czy psychodeliki mogą być lekarstwami właśnie tutaj w przypadku tej ciężkiej choroby? Tak, myślę, że są, dlatego że są takie informacje, że one działają korzystnie w klasterowych bólach głowych. No, to by była następna taka bardzo korzystna ścieżka terapeutyczna. Klasterowe bóle głowy związane są z tym, że pochodzą od nadmiernej stymulacji jakichś tam odgałęzień nerwu błędnego. Pojawiają się zwykle niesymetrycznie i są związane z rytmiką dobową i z porami roku. A to ma związek z kolei z melatoniną, która reguluje cykl dobowy, podobnie zresztą jak serotonina. Przecież jest regulatorem cyklu dobowego. I wyczytałam, że właśnie obserwuje się u osób, które mają te bóle klasterowe głowy, obserwuje się obniżony poziom melatoniny. A melatonina jako cząsteczka też jest zbliżona, prawda, do tego układu indolu, więc być może, że przekłada się to właśnie również na jakąś dysfunkcję układu serotoninowego, bo są sugestie, że właśnie działanie psylocybiny na receptor 5-HT2 ma tutaj znaczenie w tym działaniu przeciwbólowym. Więc należałoby to po prostu zbadać. Ja nie dotarłam do żadnych prac takich podstawowych na ten temat, ale trzeba by się było też może tym zainteresować. No, a serotonina w bólu ma oczywiście, jest bardzo mocno zaangażowana także na różnych piętrach układu nerwowego, więc serotonina tutaj i układ serotoninowy będzie miał też znaczenie w przypadku działania korzystnego psychodelików. Ja chciałbym teraz trochę przekierować rozmowę na pytania, które padają od naszych widzów. Jest kilka takich pytań dotyczących możliwej interakcji z lekami na depresję przeciwdepresyjnymi. SSRI. SSRI. Tak, czy
interakcji, czy coś Ja wiadomo? nie wiem, czy, ja nie wiem, czy podjęto takie próby takich badań, dlatego że no, SSRI to są standardowe leki, które się stosuje od lat, prawda? Są może one mniej skuteczne, na pewno nie są skuteczne w lekoopornej depresji. Na pewno się próbuje na przykład dołączyć do leczenia SSRI-ami również leki antypsychotyczne, na przykład olanzapinę czy risperidon, ze względu na blokowanie receptora 5-HT2A. I nawet my popełniliśmy taką pracę, w której interesowaliśmy się tym, czy połączenie podprogowych dawek SSRI, escitalopramu konkretnie, z risperidonem, jaki będzie miało wpływ na poziom serotoniny. No okazało się, że one w dawkach podprogowych bardzo zwiększają poziom serotoniny w korze czołowej, u zwierząt oczywiście, co by przenosiło się na fakt, że można obniżyć dawkę obu substancji, eliminując objawy niepożądane, a uzyskać podobny efekt terapeutyczny. No ale to było połączenie SSRI z citalopramu z substancją, która blokuje receptor 5-HT2A. Ja nie wiem, jak to by się, czy to by mogło być korzystne w przypadku pobudzenia receptora 5-HT2A, ponieważ byłoby to jak gdyby wspomaganie no, układu serotoninowego, który jest jak gdyby no, regulowany przez escitalopram czy przez jakiś inną substancję SSRI. Także nie wiem, czym by się to mogło, z czym by się to mogło wiązać. Można sobie wyobrazić, że SSRI działa w ten sposób, że podwyższa poziom endogennej serotoniny. On nie działa, to nie jest działanie bezpośrednio na receptor, jest to działanie poprzez endogenną serotoninę. Hamuje się transporter dla serotoniny, czyli nie ma pobierania zwrotnego z synapsy serotoniny do neuronu i jej rozkładu, tylko jej poziom w synapsie się zwiększa. I teraz my do tego dokładamy jeszcze dodatkowo stymulację bezpośrednio receptora 5-HT2A, która i tak pewnie jest poprzez działanie endogennej serotoniny. Więc jak gdyby skumulowanie dwóch takich czynników na ten receptor. Ale nie jestem w stanie tutaj przypomnieć sobie, czy były takie badania zrobione. Nie wiem. A jak jest, bo też widzę, że są przynajmniej dwa albo trzy pytania dotyczące SNRI. Noradrenalina, tak. Tak jest. Też tego nie wiem, aczkolwiek można sobie wyobrazić, że to może być podobny problem, dlatego że no tutaj, prawda, to co powiedziałam wcześniej, że jest unerwienie, projekcja z kory do locus ceruleus, prawda, czyli układ noradrenalgiczny jest stymulowany, a tutaj te substancje też będą działać z kolei na oba układy, serotoninowe i noradrenergiczny, więc być może tutaj dochodzi do jakiejś interakcji i skumulowania efektu.
Trzeba by się było pobawić po prostu w zrobienie takich doświadczeń. Pewnie, Pomysł pewnie. na badania, tak. Cały problem polega na tym, że te badania są strasznie drogie, że te substancje ciągle są nielegalne, co pewnie też zwiększa koszty takich badań. No i właśnie takie pytanie na koniec, bo już dostajemy tutaj informację, że niestety musimy Trzeba pomału kończyć. Tak. Czy pani zdaniem realne jest, że w najbliższym czasie ruszą w Polsce badania nad psychodelikami z udziałem ludzi? Czy to jest w ogóle możliwe w naszym kraju? Wie pan co, ja jestem sceptyczna, bo w Polsce wszystko wychodzi z oporem. No choćby te walki o marihuanę i wieloletnia edukacja przez profesora Wetulaniego, tłumaczenie, przedstawienie tego problemu w różnych gremiach, dla różnych ludzi, na różnych poziomach. Zrobił bardzo wiele, żeby przybliżyć nam problem marihuany w terapii. I to bardzo, że tak powiem, wolno idzie. Jeśli chodzi o natomiast psychodeliki, to myślę, że ich taka podobieństwo do LSD i ta zła aura wokół LSD i to, że LSD to jest samo zło i prowadzi tylko do nieszczęścia, to myślę, że to będzie stosunkowo trudne do przebrnięcia. Myślę, że marihuana tutaj przoduje raczej, a psychodeliki nie wiem. Aczkolwiek jeśli się wykona badania podstawowe, porządne, jeśli będą korzystne efekty zrobione przez innych badaczy, nie w Polsce, to może będzie można się starać o dopuszczenie takiej terapii również w Polsce, powołując się na to, co już wiemy i na doświadczenia innych badaczy. Tak, 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 tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem jednak optymistą. Mam nadzieję, widzę, że trochę się stało, trochę się jednak polepszyło, jeżeli chodzi o sprawę marihuany. Też tak. Myślę, że wzrasta świadomość i wzrasta wiedza i to między innymi dzięki takim osobom jak pani. Także bardzo dziękuję za to, że pani się dzieli tą wiedzą i że ma pani odwagę o tym mówić. I bardzo pani serdecznie dziękuję pani profesor za to, że pani tutaj była z nami, że tak szczegółowo opowiedziała o wielu, wielu kwestiach. Bardzo to doceniam i dziękuję również państwu za zaangażowanie i aktywność. Niestety znowu nie byłem w stanie zadać wszystkich tych pytań. Musielibyśmy poświęcić 3 albo 4 godziny na to, żeby odpowiedzieć na te pytania. Ale już dziś zapraszamy na kolejne webinary. Zostały nam jeszcze 2 webinary dotyczące kwestii psychodelików. W jednym z nich już najbliższym spotkamy się z Elżbietą Fidler, psycholog i psychoterapeutą psychodynamicznym, w którym podyskutujemy o bardziej właśnie psychoterapeutycznych aspektach funkcjonowania psychodelików czy użycia psychodelików, a w kolejnym webinarze będziemy rozmawiać na temat pewnej synergii, którą możemy uzyskać dzięki psychodelikom i praktyce uważności. Także więcej informacji będzie już niebawem na mediach społecznościowych, na blogu. Zachęcamy do czytania, oglądania. Pani profesor, jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi naprawdę bardzo miło panią gościć. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.